Dziękuję bardzo za to przedstawienie i wprowadzenie. Tu w tym wprowadzeniu pojawiło się takie pytanie też, czy dzisiaj katolicka nauka społeczna jest potrzebna. Myślę, że jakby liczba nas wszystkich w tej sali pokazuje, że jest pewne zapotrzebowanie na to, aby zrozumieć dobre przełożenie tych relacji Kościoła ze światem współczesnym oraz żeby też to nauczanie Kościoła, które czasami jest takim twardym, dogmatycznym, dotyczącym wiary, moralności, żeby też ono mogło znaleźć swój pewien pomost z danymi czasami, z tym momentem, w którym przychodzi nam żyć. I tak dosyć ogólnie zatytułowałem ten temat o katolickiej nauce społecznej, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest to bardzo szerokie, takie bardzo pojemne, ale paradoksalnie, gdy patrzymy na to, jak się rodzi ta najnowsza nauka społeczna Kościoła, jest wiele takich spójnych momentów, które niejako przypominają to, co też dzisiaj się dzieje i w jakiej kondycji też żyjemy we współczesnym świecie, naszej cywilizacji. Przyjmuje się za taką cezurę powstania właśnie tej takiej początku tej nowoczesnej nauki społecznej Kościoła moment ogłoszenia encykliki Rerum Novarum Leona XIII w 1891 roku. Ale jak to często bywa z różnymi wydarzeniami, które mają bardzo mocny wpływ na dalsze losy, one nie są też efektem tylko jednego momentu, jednej chwili. I praktycznie jest to jakby też owoc tego, co się działo przez głównie drugą połowę XIX wieku. I tak nadminię tylko takie rzeczy, że jak narastały sprawy robotnicze i tutaj rzeczywiście okazywało się, że pojawia się pewna nowa klasa ludzi, którzy nie do końca są rozpoznani i odnajdują się w Kościele, a mają swoje unikalne potrzeby wynikające z tego, że pracują w najemny sposób, czyli po prostu nie pracują u siebie, nie pracują w swojej miejscowości, czasami za pracą emigrowali. Ale też taka rzecz, która wtedy była pewnym nowum, czyli powstanie państw narodowych, że we wspólnotach zamieszkujących poszczególne regiony budziła się świadomość tego, że łączy nas coś więcej niż tylko bycie poddanym jednego władcy, że łączy nas właśnie kultura, język, świadomość przynależności, no i też jakiejś odpowiedzialności za ten twór. Ale także XIX wiek to moment, kiedy w tak zwanym Nowym Świecie, czyli Ameryce Łacińskiej, powstają nowe państwa. Najczęściej w dosyć gwałtowny sposób muszą wywalczyć swoją niezależność od Starego Świata, najczęściej od Hiszpanii. Ale to też wymaga od Kościoła określenia, jaka będzie relacja Kościoła i jak ten Kościół będzie funkcjonował w tych nowych państwach, bo przecież Kościół chciał być obecny zarówno w tych państwach, które kolonizowały, jak i w tych, które były skolonizowane. I też rzecz, która chyba najmocniej spowodowała te przemiany, czyli rewolucja przemysłowa, która spowodowała taką rzecz, która się wydaje dzisiaj może nie do końca tak do uchwycenia, ale pamiętajmy, że przed rewolucją przemysłową prawie wszystko, co człowiek sprzedawał, przedstawiał, było wytworem pracy jego rąk. W momencie, kiedy wchodzi rewolucja przemysłowa, okazuje się, że niejako człowiek jest niepotrzebny, że nagle iluś ludzi może być zastąpionych przez tego dymiącego czarta, maszynę parową, że też transport nagle zaczyna się w jakiś sposób rewolucjonizować. I to też powodowało, że na przykład w niektórych miejscach, rejonach drastycznie zwiększały się też liczby bezrobotnych. I na przestrzeni właśnie zmian ustrojowych to było też przejście od feudalizmu czy absolutyzmu oświeceniowego ku modelowi bardziej demokratycznemu. Nie była to demokracja w naszym dzisiejszym rozumieniu,
ale już nie rządziły tymi państwami osoby, które w tradycyjnym takim rozumieniu były pomazańcami Bożymi, że z Bożej łaski, woli Pan nasz, który stał nad nami, ale odtąd to ludzie sami obierali sobie swojego władcę, trochę jak biblijnego Saula. I dlatego to było coś rewolucyjnego. Jeżeli popatrzymy, że na tych kilku poziomach parę spraw się nakłada, to był to zaiste jakiś przewrót kopernikański, że nie, tak będzie łatwiej. Aha, okej, okay, dobrze. Że był to pewien przewrót kopernikański, że kilka różnych czynników na to się złożyło, jak bardzo ten świat wokół Kościoła zaczął się bardzo mocno zmieniać. I dlatego, kiedy nawet nastaje nowy papież, którego dzisiaj postrzegamy jako bardzo takiego w dzisiejszym języku postępowego, czy rozumiejącego współczesność, Leon XIII, to też nie jest tak, że od razu on wprowadza dokumenty dotyczące spraw społecznych, czy wtedy, jak mówiono, kwestii robotniczej, ponieważ mija 13 lat, zanim wyda swoją encyklikę. Ale gdy już ona wychodzi, rzeczywiście jest czymś, co trafia bardzo dobrze w aktualne potrzeby, bo jest to jakiś katalog takich praw podstawowych, które towarzyszą temu nauczaniu, gdzie papież właśnie mówi o znaczeniu własności prywatnej i to jest w kontrze też do nurtów, szczególnie do głoszonego przez marksizmu zniesienie własności prywatnej, ale także mówi o własnej drodze Kościoła inspirowanej Ewangelią, który Kościół nie chce wchodzić w jakiś konkretny nurt polityczny, czy popierać jeden system, czy to liberalizm, czy też marksizm, ale chce iść właśnie drogą Ewangelii. I to też naznaczy to nauczanie Kościoła społeczne na następne 100 lat. No i też, co ciekawe, pojawia się też taki wątek w kontekście pracy, gdzie papież też uznaje, że człowiek, który pracuje najemnie za pieniądze, nie robi niczego gorszego niż ten, który pracuje u siebie, chociażby w swoim warsztacie, czy też na swojej gospodarce. I też pojawia się coś takiego, co można by było już nazwać poszanowaniem godności człowieka, chociaż tego papież tak wprost nie nazywa. Raczej mówi o godności wynikającej z chrztu. Czyli jest to bardziej zawężone do samych katolików. I teraz tak, patrząc na te pierwsze 100 lat nauczania społecznego, rzeczywiście KNS ma swoje etapy rozwoju i tak po pewnym czasie dochodzi określenie tej nowej nauki, 40 lat później, gdzie w Quadragesimo Anno Pius XI mówi, daje nazwę nauki społecznej Kościoła. Ale także ten sam papież w tejże encyklice zaczyna proponować pewną ekonomiczną jakąś wizję, zwłaszcza na czasy kryzysu po czarnym czwartku na Wall Street z 1929 roku, kiedy też radykalnie zwiększają się obszary biedy i to rzeczywiście było coś o wiele bardziej dojmującego i trudnego do przeżycia niż te kryzysy ekonomiczne, które przychodzi nam przeżywać w naszych czasach, bo wtedy też papież wychodzi z propozycją ruchu korporacyjnego, czyli zrzeszania się, dzisiaj pewnie bardziej byśmy to nazwali ruchem spółdzielczym, gdzie w naszej polskiej, wielkopolskiej tradycji to było obecne, że mali rozproszeni wytwórcy, zebrani większą grupę producencką, mogli wynegocjować sobie lepsze warunki w kontakcie z monopolistą po drugiej stronie procesu transakcyjnego. Ale także też pojawiają się inicjatywy oddolne katolików w życiu społecznym, tu w naszym wymiarze Akcja Katolicka czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To, co też dokonało się szczególnie w tym pierwszym etapie rozwoju nauki społecznej, to dowartościowanie świata pracy, gdzie, jak już wspomniałem, papież mówił o Rerum Novarum, o godności człowieka pracującego,
ale także, gdzie szczególnie Jan Paweł II w Laborem Exercens bardzo głęboko rozwija całą wizję na temat pracy, połączenia z tego z wizją wiary, też jak to wpływa na duchowość, na formację, jak też praca ma swój wpływ na zdążanie do świętości, ale także jak i praca jest też takim elementem, który pomaga też łączyć się z wymiarem cierpiącego Chrystusa. Rzeczywiście jest to jakaś teologiczna wizja, której jeszcze wcześniej nikt na tym poziomie nie zaproponował. Co też patrząc w tym dalszym czasie, może nie było to wprost w encyklikach społecznych, ale szczególnie zawdzięczamy to Piusowi XI, że gdy pojawiły się zagrożenia komunizmu i nazizmu, on też poświęca temu dokumenty, encykliki, potępia je, wyznacza granice katolikom, do którego stopnia się można posunąć, a nawet do tego stopnia, że gdy pisze encyklikę krytykującą nazizm, to pisze ją po niemiecku. Więc jakby szczególnie wyznacza ten kierunek i do kogo ona jest zaadresowana. Rozumienie pokoju jako nie tylko braku wojny, ale jednak coś głębszego, pacem interis, czy też właściwe rozumienie rozwoju ludzkości, ludów w kontekście nierówności społecznych i powstanie też takiego określenia jak ekologia integralna, które pojawia się w Populorum Progressio z 1967 roku. Także mówienie o Franciszku, że jest takim pierwszym zielonym papieżem, jest pewnym nadużyciem, bo autorem tego pierwszego określenia zainteresowania tematami ochrony środowiska jest Paweł VI. I tutaj taką symboliczną cezurą tego pierwszego etapu nauczania społecznego Kościoła można powiedzieć, że jest ten encyklika, która podsumowuje pierwsze stulecie Centesimus Annus Jana Pawła II z 1991 roku, ponieważ nawet tak symbolicznie, że niektóre tytuły tych encyklik odwołują się do rocznic tej pierwszej podstawowej, pierwotnej, ale to jest też coś ciekawego, co robi Jan Paweł II, bo jest to bardzo krótko po 1989 roku, kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej się wyzwalają z komunizmu i niejako rodzą się dla demokratycznego świata, a papież zaczyna już tą demokrację krytykować i pokazuje na jej słabości, zagrożenia, to, co może się stać, gdy zabraknie w niej wartości, gdzie mówi o tym, że demokracja bez wartości może stać się jawnym bądź zakamuflowanym totalitaryzmem. Wtedy spada na niego wielka krytyka. Świat żyje jeszcze w takim pewnym upojeniu końca historii ogłoszonego przez Francisa Fukuyamę, ale tak naprawdę czas przyznaje rację papieżowi. Sama demokracja nie jest uzdrowieniem wszystkich problemów ustrojowych państwa. Gdy dzisiaj spróbujemy spojrzeć na nasze czasy, to niewątpliwie jest to epoka jakby nowych rzeczy, odnosząc się do nazwy Rerum Novarum. I poniekąd nie jest to problem, który dotyczy tylko Kościoła, ale całej naszej cywilizacji i tego, jak potrafimy też i sami siebie określić, nasze potrzeby, to też kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość. I niewątpliwie ten czas nauczania społecznego dzisiaj jest zdominowany perspektywą personalizmu w kontekście wizji papieża Franciszka. I tu warto zauważyć, że to jest specyficzne ujęcie dosyć takiej kontekstualnej teologii, typowe dla duszpasterskiej praktyki Kościoła latynoamerykańskiego. I to jest też duże uogólnienie. Ale bardzo często tu wpadamy w taką pułapkę wrzucenia tego w worek zwany teologią wyzwolenia, czyli pewnego zmieszania z wątkami marksistowskimi aplikowanymi do działalności duszpasterskiej, ocierającymi się o przemoc. Jednak tak nie jest, ponieważ jakby doświadczenie Franciszka skupia się bardziej na tym, na spotkaniu z człowiekiem i jakby też zobaczenia, że ta jego teologia, bo zresztą nawet jeżeli papież nie ma doktoratu z teologii, a tak jest, to zawsze on z urzędu jest teologiem, bo jest pewnego rodzaju trendseterem, tym, który wyznacza kierunki, nadaje tematy, no i też czasami może i ręcznie sterować różnymi gremiami teologicznymi, co też robi. I tutaj jest to teologia, którą można by nazwać teologią doświadczenia i spotkania z człowiekiem.
I to się rodziło jego teologia często w takich gwałtownych spotkaniach, kiedy musiał ratować ludzi, i to z różnych środowisk, także i lewaków, kiedy szukali pomocy, ocalenia życia. Tak szacuje się, że przy jego udziale, gdy podczas brudnej wojny w Argentynie przyszło mu być prowincjałem jezuitów, uratował od prześladowań, tortur czy od śmierci około 100 osób. Czyli no to jest spotkanie z kimś takim radykalnej, granicznej sytuacji, gdzie albo pomożesz, albo nie. To jest nawet takie doświadczenie z gatunku miłosiernego Samarytanina. No albo się zainteresuje tym człowiekiem, który prosi o pomoc, albo nawet nie ma sił prosić o pomoc, albo tego nie zrobię. I to rzeczywiście go przepaliło i jakby bez tego doświadczenia też trudno zrozumieć to jego działanie często ad hoc, by tu i teraz jak najbardziej zareagować. Ale jest też takich kilka innych specyficznych rzeczy, które trochę pomagają zrozumieć ten wpływ Franciszka na nauczanie społeczne. Bo teologia Franciszka bardzo często jest opowieścią, gdzie te dygresje, takie swoiste kółka zataczane wokół głównego tematu, nie zawsze jakby do końca wyjaśniające, one jednak no, mają też jakąś swoją wartość i są znacznie lepiej zrozumiałe w kontekście latynoamerykańskim, gdzie ceni się bardziej bliskość, jakby wspólne doświadczenie, spotkanie, niż pewną krystaliczność i taką zrozumiałość nauczania i precyzyjne jej sformułowanie. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, i to jest teza, którą rzucił Wojciech Giertych, teolog Domu Papieskiego, po publikacji Amoris Laetitia, że ma się wrażenie, że papież nosi w sobie niechęć do akademickiej teologii, która została zaczerpnięta z czasów seminarium. I można się z tym zgadzać, bądź nie. Jednak no, ktoś to o takim stanowisku, taki sąd formułuje, myślę, że jest to warto nad tym się zastanowić, ale chociażby możemy znaleźć to w takich słowach, gdzie padają określenia o bezdusznym rzucaniu kamieniami z wysokości katedry uniwersyteckiej, gdzie jakby nie rozpoznaje się tego kontekstu, sytuacji danej osoby, a te normy generalne, które płyną, służą temu, żeby niejako ukamienować jawnogrzesznicę. To pewne tylko taki obraz. I to też składa się razem na pewien paradoks współczesnego nauczania społecznego, które jednocześnie wydaje się ono być takie bliskie człowiekowi w jego codziennych doświadczeniach, a jednocześnie dosyć niejasne i nieprecyzyjne, zwłaszcza dla człowieka Zachodu. Jest to też odbiciem czasów naszych, niepewności, niejasności, rozmytych wizji, wątpień, ale też i utraty autorytetów. Jest to nauczanie czasów zamętu, które także nas niejako przygotowuje na nowy etap, gdzie, jak sądzimy, zrodzi się nowy model nauczania, nowe ujęcie nauczania społecznego Kościoła, które będzie jednocześnie bliskie człowiekowi, bardzo relacyjne, ale także wyraziste w swoim przekazie. Dlaczego możemy mówić dzisiaj o pewnym kryzysie w KNS-ie? Ponieważ mam jakby też krytyczne podejście do nauczania społecznego niektórych takich elementarnych spraw, jak chociażby własność prywatna, gdzie papież chociażby w encyklice Fratelli Tutti mówi o tym, że prawo do własności prywatnej może być uznane jedynie za wtórne prawo naturalne i wywodzi się z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych. Czyli jakby ta nie patrzy się na kwestię własności prywatnej, że jest ona też zabezpieczeniem przestrzeni wolności człowieka, bo tam, gdzie jestem u siebie, za to też odpowiadam, ale też jest to jakaś przestrzeń mojej wolności. Papież jakby to rangę tego nauczania obniża i mówi, że no, można to w każdej chwili zawiesić, kiedy jest ktoś w potrzebie. Ale także jest to poszukiwanie nowych dróg i być może też odpowiedź na to, że w czasach rewolucji cyfrowej dzisiaj my też jakby inaczej spojrzymy na kwestię własności prywatnej. Zwłaszcza kiedy dzisiaj mówimy o cyfrowym wymiarze posiadania pewnych aktywów.
Brak określenia własnej tożsamości w sytuacjach kryzysowych. Tutaj myślę, że warto było odwołać się do tego przykładu z czasów covidowych ograniczeń, gdzie bardzo często można było zobaczyć, że kościelne komunikaty przypominały niejako kalki rządowych komunikatów, a czasami nawet wprost nimi były. I jakby gdzieś zabrakło takiego własnego, autonomicznego spojrzenia na kwestię kryzysu, który spowodował wirus. Bo to, że wirus był, też można dyskutować, ale jakby spowodował też pewne następstwa. I tutaj zabrakło takiego jakiegoś własnego, autonomicznego spojrzenia Kościoła oraz także jakiejś właściwej komunikacji w ramach samej wspólnoty Kościoła. I pozornie niewidoczny feudalizm w kościelnych relacjach. Wydaje się nam, że jak przeszliśmy, że wiele spraw zostawiliśmy za sobą, dzisiaj nawet jakby żyjemy w tym duchu synodalności, właśnie się kończy już końcowy etap synodu, ale obawiam się osobiście, że akurat może to być niewystarczająca odpowiedź, że jednak ten jakby kryzys samych też relacji w Kościele jest znacznie głębszy niż tylko to, co proponuje synodalność. Być może synodalność coś uruchomi. Jednak to, co jakby jest taką istotą, to ta pamięć o tym, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus i Chrystus zawsze powoływał słowami: jeśli chcesz, to pójdź za mną. Pytając o przyszłość, te reformy strukturalne, o których też wspomniałem, dotyczące właśnie kwestii feudalnych, one są takim pewną historią, która się ciągle gdzieś powtarza i odradza. I z jednej strony struktura Kościoła, ona ma swoją, jakby odpowiada na pewne zadania i potrafi się sprawdzić, ale najlepiej się sprawdza wtedy, kiedy nią rządzą święci ludzie. I oby zawsze tacy święci ludzie nami rządzili. Co do samego KNS-u, jest coś takiego, że mówimy często, że KNS jest taką hybrydą, trochę pomostem, że jest częściowo nauką teoretyczno-praktyczną. Czyli w tej metodzie dochodzenia widzieć, ocenić, działać, te dwa pierwsze elementy, widzieć, ocenić, mają wymiar teoretyczny, ale jest też wymiar praktyczny, czyli działać. I odnoszę wrażenie, że często zatrzymujemy się na tym etapie drugim, ocenić, że gdy przychodzi moment działać, to jakby rozkładamy ręce i mówimy: aha, są biedni, to niech się nie zajmie Caritas. Albo są potrzebujący, to na przykład duszpasterstwo młodzieży niech się zajmie młodzieżą. Że trochę jak w takiej klasycznej korporacji jest szybkie delegowanie zadań, a przecież Kościołem jesteśmy wszyscy. I na przykład, jak czasami mówimy, że Kościół jest misyjny, to powinno dla nas oznaczać: ja jestem zaangażowany w misję Kościoła. A w wymiarze społecznym, nauki społecznej, jestem społecznie zaangażowany, czyli co konkretnie robię, gdzie jestem wolontariuszem, co robię, gdzie swoim działaniem, no bo działać, gdzie wnoszę tą społeczną wizję Kościoła. Czyli przyszłość KNS-u to przełożenie teorii na życie. I tutaj rzeczywiście to, o czym mówi papież o tym potłuczonym Kościele na peryferiach, który jest jego marzeniem, jest jakąś intuicją także dla nas, bo chodzi o Kościół zmęczony działaniem w misji, spalającym się w posłudze. Taki Kościół, który ma pewien cel, wie, co ma robić i to robi. Teraz kwestia jeszcze braterstwa, bo to myślę też jest dosyć ważna rzecz, a to jest coś, na co mi zwrócił uwagę jeden katolicki kopt, pracujący także na naszym uniwersytecie. Mianowicie, gdy papież używa pewnych słów, które czasami dla nas mają dwojakie skojarzenie. Na przykład, gdy był w Egipcie na spotkaniu z młodzieżą, powitał ich słowami salam aleikum, co jest powitaniem muzułmanów. I to było, dla mnie to było zaskoczeniem. I podobnie jest to z kwestią, kiedy papież mówi o potrzebie powszechnego braterstwa, mamy to niejako ciągłe skojarzenie dziś bardzo mocne z hasłami rewolucji francuskiej, która była antyklerykalna. I teraz, gdzie padały hasła wolność, równość, braterstwo. I bardzo ciekawą intuicję ten kopt podsunął, mówi, że przecież te słowa nie należą tylko do muzułmanów czy do rewolucjonistów francuskich, ale przecież
te słowa są przejawem tego, że przecież one są dziedzictwem wszystkich ludzi. I dlatego też papież, kiedy wobec muzułmanów mówi salam aleikum, z jednej strony można powiedzieć, że jest ich bratem, jako jeden z braci stworzony przez Boga, ale z drugiej strony też pokazuje, że nie ma jasnych podziałów i że chce je przełamywać. Chce pójść jakby na przekór tym granicom, które się utrwaliły w naszych świadomości, mentalności, doświadczeniach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ potrzebna jest też taka pewna odwaga, o czym też mówi nauka społeczna Kościoła, o zaangażowaniu świeckich, żeby też wyjść z tych schematów naszych baniek i zacząć też działać bardzo, bardzo konkretnie. Dlatego też nawet jeżeli słyszymy o tym braterstwie, które ma dla nas rewolucyjne skojarzenia, to wcale nie musi to być czymś, co nas sparaliżuje i spowoduje, że nie będziemy angażować. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żebyśmy sami zrozumieli, że przyszłość nauczania społecznego Kościoła zależy od naszego osobistego zaangażowania. Dziękuję.